Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy w pół do drugiej w nocy. W tym momencie, kiedy film wlatuje na kanał, pewnie jest godzina 12. Także proszę być wyrozumiałym dla mojego głosu i tak dalej. W każdym razie, drugi opening z tak zwanego funduszu małpowego, który dostałem od SkinSmanki. Bardzo dziękuję za to, że w sumie zdecydowali się z jakiegokolwiek powodu, nie wiem jakiego, znaczy spodziewam się, zasponsorować tę serię. I teraz tak, ten odcinek będzie krótki, ponieważ będzie on mocny. To jest mocny opening akurat. I wydaje mi się, że to, co zostało na nim przygotowane, rzeczywiście będzie trochę innej jakości niż to, co było w tamtej. I teraz tak. Ogłoszenie. Po pierwsze, jeżeli chcecie, żeby takich rzeczy było więcej, no to oczywiście można sobie wejść na stronę SkinSpanki, wymieńcie nawet coś za 5 zł i będzie git, jak podziękujecie w ten sposób za ten content. Bo dostaliśmy naprawdę na sporo filmów. A teraz tak, jeżeli chcecie, żeby dzisiaj pojawił się jeszcze mini opening, i teraz sytuacja jest taka, że pojawi się mini opening, z którego drop przejdzie na jutrzejszy opening. Czyli tak jakby, jeżeli on ogólnie, powiedzmy, da dobrze, no to po prostu to, co dzisiaj wyleciało, zostanie sprzedane i jutro zostanie otworzone na kolejnym openingu, no to pod tym filmem musi być C 200 łapek. Będzie 200 łapek, to po prostu tak się wydarzy. I to na tyle. Pamiętajcie, daily przez 10 dni będą wlatywały te openingi, a ostatni będzie specjalny dosyć. Także mam nadzieję, że wam się to spodoba i jeżeli kogoś to jeszcze interesuje, to na poprzednim openingu straciłem 210 zł. Tak było. Także to jest ważne. I oczywiście nie zachęcam nikogo do otwierania czegokolwiek, bo stracicie na tym. Nieważne, czego byście nie zrobili, stracicie na tym, jeżeli będziecie to robić. Ja to robię dlatego, bo finansuje to strona. Także tak wygląda nasz opening. Wiem, że to jest trochę tego szrotu, ale odtąd tak naprawdę się zaczyna. A jeszcze co jest ważne, to to, że wszystko co jest tutaj jest na wysokim ROI. No i co? Tutaj tak naprawdę nawet nie wiem w sumie w co celujemy. Czy celujemy chyba w Shrouda? Aha, pewnie w Seanger. Nawet nie wiem jak to przeczytać. Także lecimy. 30 ziko poszło w ruch. Co najmniej chyba mi się to nie uśmiecha. Wiem, że dwie były takie, które mogły dać profit. Zaraz sprawdzimy. Tu celujemy wiadomo w Genesa. I Happy chyba też będzie oddawał. Także we wszystkich tych, z tego co wiem, kapsułach dwa są takie, które oddają i dwa takie, które po prostu gdzieś tam troszeczkę podzwracowują, że tak to nazwę. Druga leci, może tego KNS-a by rzuciło. Ej, Apex, aj. Apex kosztuje 25 zł, za to ten dziad Freak Azoid kosztuje 15. Więc w sumie to jest plus minus na zero. No i jeszcze mi dawaj. Albo lecimy sobie z Winterami. One mają 8% na powodzenie. No tak naprawdę wiadomo, co tu się liczy najbardziej, nie? Także co? Lecimy dalej. Proszę bardzo. Dupa gówno. Niestety. Lecimy z drugą. Pyk. A niech to. Jasny gwint. No nie chciałem na te walizki dać, bo jednak ja, jak sami wiecie, dużą sympatią do skrzynek wcale nie pałam. No właśnie, nie było to zbytnio opłacalne przedsięwzięcie. To otworzymy jeszcze tutaj, może teraz KNS po prostu się pojawi na naszym ekranie 20%. Dziękuję bardzo za to, że się jednak mimo wszystko zjawił, bo to podbija trochę atrakcyjność. I ile pan kosztuje tym KNS-em? 31 zł, w sumie tyle samo co Apex. Ale mimo wszystko zwrot jest, także gites. No i co tak naprawdę? Lecimy sobie z na przemian, albo nie, otworzymy najpierw ESL-a, ponieważ są tańsze. Tutaj polujemy na mouse, zajebiście by było, jakby wydropiło. Luminosity Gaming oczywiście, top 1. Reszta tak naprawdę bez jakiegoś wielkiego szału, nie? Pyk, leci.
Ale nie jest źle i tak, otwierając to. Okej, okay, NVS. Chyba nawet coś kosztujące. Jak mi się tak wydaje. Też jest akurat drużynka, wiadomo. Tak. W okolice zera. Ale jednak na minus. I drugie. No to Luminosity mi się tak marzy, nie powiem, że nie. Virtus Pro, no wiadomo, z tamtych lat to jeszcze można wręcz powiedzieć, że polskie takie kolory nam się tu pojawiły. Jest miło dropnąć, chociaż nawet więcej warte niż NVS. Także spoko. Wydaje się być mocno w okolicach zero, no i tutaj co, no Norf tak naprawdę, nie? Głównie by tutaj ratowało, ciężko to tak nazwać. Chyba na jakąś folijkę albo SK Gaming, no o to by chciało się takie rzeczy dropnąć. Stuwa tu jest, także byle nie Ilik i będzie dobrze. Norf. Oj, SK Gaming. I tu się wydaje, że chyba najgorsza kapsuła ze wszystkich. No wiadomo, jakby była folijka, to by było lepiej. A SK Gaming aktualnie to koszt 78 zł, więc w zasadzie ten opening wcale tragiczny nie był, ale też nie ma tutaj niczego takiego, że tak ujmę, niesamowitego. Jeszcze w sumie może co by tu dać? A, dodamy Kenesa. Tako. Może go złapię na miniaturkę na YouTubie, prowizoryczną. A w sumie tu będzie miniaturka na filmie. Chociaż nie wiem, czy będzie. Zależy, czy się dogadamy. Ale dobra. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie łapę zostawić, do małpy wbić koniecznie. No i tyle. Yo.